Na warsztacie Amplituner Sony model STR6055. Amplituner w stanie takim jak widać, zakupiony, oczywiście niesprawny, uszkodzony. Kompletny jak widać na filmie. Panel posiada wszystkie gałki, wszystkie potencjometry, wszystkie przełączniki. Stan oceniam na całkiem dobry. Panel jest troszeczkę, tutaj mamy lekkie wytarcie najczęściej używanych przełączników i potencjometru głośności balansu. Reszta jest w miarę ok, kompletna. Obudowa, stan średni, dobry powiedzmy. No i będziemy się brać za niego. Amplituner ma obcięty kabel zasilający, więc nie wiem w jakim jest stanie. Na pewno będzie przeprowadzona pełna diagnostyka. Jeśli wszystko będzie ok, to w następnej kolejności czyszczenie płytek, czyszczenie wnętrza, czyszczenie z zewnątrz, panelu, skali, strojenie, ustawianie prądów spoczynkowych, parametrów pracy wzmacniacza i tunera. Także zabieramy się za robotę. Myślę, że warto uratować ten sprzęt. Jest tam Amplituner z 70 lat. Dość wysoki model Sonego. Także myślę, że warto podjąć wysiłek i pracę. Także do dzieła. No i tak wygląda wnętrze wzmacniacza Amplitunera, przepraszam. No jest po prostu dramat. Wszystko jest tak brudne, tak zakurzone, że po prostu szok. Także w pierwszej kolejności biorę się za oczyszczenie wnętrza, przegonienie pająków. Tutaj troszeczkę rdzy, korozji, ale jest to wszystko powierzchniowe. Nie jest przeżarta blacha. Tak na szybko, jak wygląda budowa. Transformator zasilający, kształtkowy. Zasilacz, sekcja zasilacza. Kondensatory filtrujące dla końcówek mocy. To zapewne kondensator filtrujący zasilacza pomocniczego. Płytka sterująca końcówką mocy. Tyle dobrego, że tranzystory widzę są oryginalne. Końcówka mocy na tranzystorach wygląda, że wymienianych. 2N3055. A tu mamy 2SD82. Więc końcówka była wymieniana. Ale wreszcie płytek nie widać, żeby było grzebane. Płytka tunera AM, głowica i agregat strojeniowy. To jest płytka wzmacniacza i pośredniej częstotliwości i dekoder stereo z filtrami. Także tak to wygląda. Biorę się za przeganianie pająków. Więc tak. Amplituner wstępnie odkurzony. Na tyle, aby go uruchomić. Płytki wstępnie odkurzone. No i pozwolimy sobie odpalić. Przez żarówkę. No i zobaczmy. Uwaga. Przygasła. To jest ok, ja już wcześniej testowałem. I co? No, troszeczkę był strojony tunerek. Wstępnie podkręcone wzmocnienie. I w tym momencie lampka stereo nam się zapala. Ładnie stroi tuner w stereo. Zobaczmy, tu mam podpiętą antenę, ale teraz na kawałeczku kabla.
krokodylka. Na kawałku krokodylka. Wstraja się. Zero. Także jest ok. Zobaczmy jeszcze początek skali. Wstępnie już generator, oscylator też heterodyny zestroiłem. Zobaczmy, 88,2 i 0 tunera. Także działamy dalej. W tym momencie będzie czyszczenie płytek, wymiana elektrolitów, które wymagają tego, i ustawianie parametrów pracy końcówek mocy. Kolejny etap prac po przywróceniu tunera do żywych, przestrojeniu go, inaczej nastrojeniu, dopasowaniu czułości. Mamy odbiór w końcu stereo. Końcówki mocy wyglądają na sprawne, więc teraz czas na czyszczenie. Czyszczenie, rozkładanie, doprowadzanie do stanu używalności. Zobaczmy sobie jeszcze, jak on tutaj wygląda. A więc powolutku będziemy go rozkładać. Tu amplituner będzie rozkładany, będą myte płytki. Sprawdzane kondensatory elektrolityczne, nie będą wymieniane wszystkie za koleją, jak leci. Troszeczkę brudu, jak widać, jest. Oczywiście czyszczenie potencjometrów, przełączników, ale te przełączniki to mi się podobają, to są prawdziwe heble. No dobra, a teraz mamy widok tutaj od strony płytek. Wszystko będzie rozebrane, wymyte, wyczyszczone. Szczególnie trzeba się przyjrzeć płytce sterującej końcówkami mocy i płytce zasilacza, sprawdzić kondensatory elektrolityczne. W zasilaczu tuner przeczyścić, jeszcze płytki i wymienić kondensatory, wymienić tranzystory końcowe. Na oryginalne ciężko dostać, bo są to 2SD88 produkcji Sony, więc będę musiał dać jakieś zamienniki. Myślałem tutaj o starych, dobrych czechosłowackich Teslach KD503 o napięciu maksymalnym 80 V, tak jak to miało miejsce dla oryginalnych tranzystorów. Także działamy nadal. Dalej szybkę zamontujemy. O, ile tam brudu. No, troszeczkę był sfatygowany ten amplitunerek, ale pod względem bardziej sfatygowany pod względem utrzymania czystości niż pod względem zużycia. Okej, żegnam się. Do następnej części. W kolejnej odsłonie zaprezentuję Wam pomiar parametrów, czyli pojemność i parametr ESR, rezystancja szeregowa kondensatorów filtrujących końców zasilacza końcówki mocy, czyli główne zasilanie końcówki mocy. Są to kondensatory produkcji Elna. O, już Wam mówię, pojemności 4700 mikrofaradów 50 V. Są to te dwie duże bańki. No, są dość pokaźnych rozmiarów, jak na takie kondensatory takiej pojemności. Dzisiaj są one już na pewno produkcji o wiele mniejsze. I jeszcze jeden mamy tutaj kondensator zasilacza pomocniczego. On jest o pojemności 1000 mikrofaradów. Sprawdzimy sobie ich parametry po 40 latach pracy. Zobaczymy, czy kwalifikują się do wymiany, czy nie. Ja już wstępnie odlutowałem przewody od kondensatorów, tak aby pomiar nie był zafałszowany. No i spróbujmy.
Pierwszy kondensator. Mam nadzieję, że będzie coś widać na mierniku. Pierwszy kondensator ESR027 Ohma. Pojemność 7279 mikrofaradów, znamionowa 4700. Jeśli chodzi o ESR, zastosowałem dlatego takie grube kable, ponieważ na cieńszych kablach miałem niestety dość dużą rezystancję szeregową kondensatorów. Głowiłem się, o co chodzi. Okazało się, że same kable miały 1,21 ohma rezystancji, co fałszowało wynik. W tym momencie przewody z krokodylkami mają około 0,21 ohma, więc odejmując 0,21 ohma od naszego wyniku 0,25 ohma, to wychodzi nam poniżej 1,1 ohma ESR kondensatora. Uznaję go za nadal sprawny. Sprawdźmy drugi kondensator. Nie będę go wymieniał. Sprawdźmy kolejny. Pamiętajmy, że kable mają 0,21. Tu mamy 0,26, czyli 0,05 ohma. Pojemność 7112 mikrofaradów. Znacznie dużo więcej niż pojemność znamionowa. Uznaję je za sprawne. I kondensator zasilacza pomocniczego. 1000 mikrofaradów pojemność. Wynik 0,24 ohma ESR, 1454 mikrofarada. Czyli po 40 latach pracy lub nie pracy tego wzmacniacza, tego amplitudera, ale wydaje mi się, że jednak pracy, ponieważ niektóre części są dość mocno zabrudzone, widać, że on był eksploatowany. Po tylu latach pracy kondensatory można uznać i uznaję je za sprawne. Co w następnej kolejności? Czyszczenie płytki, sterowanie końcówki mocy, czyszczenie radiatorów i spróbujemy podmienić tranzystory końcowe mocy na jakieś sparowane pary, bo w tym momencie są niestety różne na każdym kanale. Także chwila przerwy, do usłyszenia. Prace nad amplitunerem trwają. W tym momencie końcówki mocy zostały zdemontowane. Tu mamy na radiatorach tranzystory końcowe. I tak jak mówiłem, w jednym kanale mieliśmy, nie wiem czy widać, 2N3055, w drugim kanale mieliśmy 2SD82. Nie są to oryginalne, te są Sankena, te nie wiem jaka firma. Nie są to oryginalne tranzystory Sonego, jakie tu powinny być. Więc podejrzewam, że być może poprzednie oryginalne uległy spaleniu. Nie wiem jeszcze jak płytka sterująca końcówką mocy wygląda, czy tam też również zaszły jakieś zmiany, wymiany. To będę badał później. W tym momencie zajmę się czyszczeniem radiatorów, wymianą pasty pod tranzystorami mocy i wrzucę tutaj, tak jak mówiłem, w oba kanały Tesla KD503. Z racji tego, że nie do zdobycia są tranzystory oryginalne Sonego 2SD88, a nawet jeśli to ich cena jest po prostu zawrotna. 2SD82 być może i bym zdobył jedną parę, ale maksymalne napięcie kolektor emiter, jakie one mają, jeśli dobrze pamiętam z noty katalogowej, to jest to 70 V. A tutaj zasilanie
pomiędzy góry, dodatnio ma ujemną szyną zasilającą, wynosi 80 V, więc wolę nie ryzykować w przyszłości jakiegoś spalenia. Być może one są zapasem, ale jednak wolę wsadzić tutaj KD 503. Mam dwie pary. Zdobyłem dwie pary KD 503 ze starych zapasów. Są to transtory używane, sprawdzone, sprawne. Więc myślę, że to będzie bezpieczniejsze. Tu jeszcze mamy element stabilizacji prądu spoczynkowego w zależności od temperatury radiatora. Jak widać, albo i nie widać, być może coś widzicie. W ogóle on kompletnie nie ma styku z radiatorem. Jest to jakaś dioda, zespół diod, które stabilizują napięcie biasu. Nie ma ona styku z radiatorem, pasta, która była wyschnięta, więc na pewno to trzeba poprawić. Tutaj również, jak widać, jest to wszystko ruchome. No to co? Mycie radiatorów, wymiana past i wstawianie takich samych par w obie końcówki mocy tranzystorów końcowych. Wyciągam tranzystory mocy. Zobaczcie, jak ktoś kiedyś je wymienił, ile użył pasty termoprzewodzącej. To jest cała pasta termoprzewodząca. Przecież tu jest aż sucho. Praktycznie kontakt minimalny. Tutaj widzę jakieś z podcieka, podcieki. Coś tutaj podciekło, bo widzę, że rdza się wdała, więc on był albo zalany ten amplituner. No ale no bardzo skąpo pasty. Jest to suche już. Stara, niespełniająca swojej roli. Dlatego tak ważne jest zawsze przy remontach leciwych sprzętów. Zawsze należy wymienić pastę termoprzewodzącą pod tranzystorami mocy. I czas cały czas leci takiego remontu. Godzinki lecą. Czas upływa, a w sumie praca nie idzie nic do przodu. No ale trzeba to zrobić. Końcówki mocy przeszykowane, radiatory wyczyszczone, tranzystory zmienione, jak widać. Założone są czechosłowackie Tesle KD503. Takie same pary w obu kanałach. Z racji tej, że poprzednie tranzystory, które były zamontowane, miały za niskie napięcie kolektor emiter. Tutaj zasilanie mamy plus minus 40 V, więc KD503 w tym miejscu sprawdzi się na pewno. Wymieniona pasta termoprzewodząca pod radiatorami i pod podkładkami mikowymi oraz na diodach sterujących prądem spoczynkowym. Następny etap to włożenie końcówek, podlutowanie przewodów i sprawdzenie, czy wszystko hula. Końcówki mocy po wymianie tranzystorów końcowych już są na swoim miejscu, zamontowane na radiatorach, radiatory zamontowane w szasi. W tym momencie przystępuje do regulacji parametrów końcówki mocy, czyli prądu spoczynkowego i DC i napięcia offsetu, DC balance. Zgodnie z serwisówką wpinam się pomiędzy kolektor a emiter tranzystorów końcowych w celu regulacji prądu spoczynkowego na jednym i na drugim kanale. Instrukcja serwisowa podaje, że napięcie pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystorów końcowych powinno wynosić 50 mV.
Ja już zagrzałem końcówkę jakiś czas. I oto odczyt z jednej końcówki. 51,3 mV. Jeszcze 1,5 mV. Jest stabilne. Widać, że regulacja działa. Sprawdźmy drugi kanał. Drugi kanał. 49 i 49 mV. Uważam, że te wartości są zgodne w granicach niepewności pomiarowej. Także zostawiamy to. Sprawdźmy sobie jeszcze napięcie na wyjściu głośnikowym, czyli tak zwany DC offset. DC offset kanał prawy, jak widać, idealnie w punkt, 0 mV. Pozwolicie, że zmienię kadr, przełączę się na kanał lewy. Kanał lewy 1,6, 1,7 mV. Co uważam również za wartość zgodną z instrukcją serwisową. Jak widać, końcówki mocy są wyregulowane, gotowe do pracy. Przed złożeniem amplitunera rzut oka na spód. Wszystkie przełączniki oraz potencjometry wyczyszczone, wypukane, wyczyszczone. Płytki przeczyszczone pędzelkiem, odkurzone. I tak wygląda amplituner z góry. Zostało założyć osłonę głowicy FM i agregatu strojeniowego. Przetrzeć jeszcze z kurzu i założyć obudowę szasi. Renowacja, odnowa amplitunera zakończona. Tak prezentuje się w efekcie końcowym obudowa. Panel przedni. Co zostało zrobione? Strojenie tunera. Niedziałająca była dioda stereo, a co za tym idzie, nie było dekodowania audycji stereo. Generalne czyszczenie wnętrza, jak i z zewnątrz. Z zewnątrz czyszczenie panelu, gałek. Wewnątrz czyszczenie płytek, odkurzanie. Sprawdzenie elektrolitów. Wymiana tranzystorów końcowych. W końcówce mocy na tego samego typu, bo były różne. Wymiana pasty termoprzewodzącej. Odświeżenie obudowy. No i ustawienie parametrów, czyli końcówki mocy, czyli napięcie DC offset i napięcie biasu końcówek mocy. Kupę godzin, ale myślę, że efekt, jak widać, całkiem ładnie wygląda to. Sprawdźmy, czy to gra. A, oczywiście jeszcze były czyszczone wszystkie przełączniki. Wszystkie potencjometry. Sprawdźmy sobie, czy to w ogóle nam gra. Jako... Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, że w miarę miło się to oglądało. Jest to mój pierwszy film z serwisu Amplitunera. Zapraszam na kolejne. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.